Wiele razy w ostatnich latach graliśmy z Jastrzębskim Węglem. Często były to mecze bardzo ważne, mecze o trofea, mecze finałowe w lidze, półfinały czy finał Ligi Mistrzów, także rzeczywiście pokazuje to, że oba kluby są na bardzo wysokim poziomie. Tym razem będzie kolejna okazja. Mamy nadzieję, że po dwóch porażkach w Superpucharze Polski tym razem uda nam się zwyciężyć, chociaż przede wszystkim postaramy się skupić na własnej dobrej grze i na realizowaniu założeń. Mamy nadzieję, że to przyniesie nam triumf. W poprzednim sezonie zagraliśmy z Jastrzębiem wszystkie finały, Superpuchar, finał plus Ligi, finał Ligi Mistrzów i Puchar Polski. Ta rywalizacja ma gdzieś dodatkowy smaczek, te mecze zawsze są bardzo emocjonujące i zacięte. W zeszłym sezonie to Jastrzębski Węgiel wyszedł zwycięsko z tej rywalizacji i wygrał Superpuchar. W tym sezonie będziemy chcieli, na pewno zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to trofeum przywieźć do Kędzierzyna. Na pewno gra przy pełnej hali w Spodku to dla nas wielka sprawa, fajna sprawa. I myślę, że dla kibiców mam nadzieję, że stworzymy wspaniałe widowisko i dostarczymy wiele emocji. Był czas na cięższe popracowanie na siłowni, na zbudowanie gdzieś tej fizyki, która ma nam pomóc w tym meczu. Mieliśmy tego czasu trochę, także mamy nadzieję, że zarówno fizycznie, taktycznie, jak i siatkarsko będziemy gotowi na to, aby rywalizować z tak świetnym przeciwnikiem, jakim jest Jastrzębski Węgiel.